pierwszej kolejności chciałem zaznaczyć, że nie współpracuję z firmą Forested Racing. Siemanko wszystkim, to ponownie Guyver. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki. W sumie miałem go w ogóle nie nagrywać, aczkolwiek doszła druga paczka z Czech, to znaczy z firmy właśnie 4SR. Chłopaki z Forested Racing nieźle mnie rozbawili ze względu na to, że jak już widzieliście w poprzednim odcinku, kiedy odpakowywałem paczkę z kombinezonem, brakowało w niej rękawiczek. Tu właśnie w tej paczce przyszły dla mnie rękawiczki. Byłem dość zaskoczony, że ta paczka z rękawiczkami jest tak duża. No ale szybko się to wyjaśniło, zaraz zobaczycie dlaczego. Ogólnie gdy rozmawiałem z przedstawicielem o tym, że w mojej paczuszce brakuje rękawiczek, przedstawiciel powiedział, że widział na YouTubie, na moim kanale, kombinezon pasuje. No i też, że brakowało tych rękawiczek, też to potwierdził. Szybka reakcja, na drugi dzień dostałem paczkę, czyli wczoraj, aczkolwiek wczoraj nie miałem czasu, także dzisiaj nagrywam dla Was. No i co, dlaczego chłopaki wysłali mi taką dużą paczkę? Okazuje się, że oprócz rękawiczek, które zamówiłem, dostałem również cały wieszak. Nie połamany. Także propsy dla chłopaków z Forested Racing. I mogę sobie teraz wymienić. Zaraz to zrobię. No a wracając do rękawiczek, mogę Wam pokazać. Otóż rękawiczki wyglądają tak. Fajne kolorki. Tutaj coś na styl karbonu. Nie będę ich odpinał, ponieważ niestety przez mój błąd zamówiłem za małe, to znaczy może rękawiczki są odpowiednie, tylko ja mam paluchy bardzo długie, także muszę je odesłać. I chłopak z Forced Street Racing oczywiście potwierdzili, że nie ma problemu, żebym tylko odesłał te, a oni mi przyślą XL-ki, bo to jest właśnie L-ka. Także to tyle. Pozdrawiam serdecznie ekipę Forested Racing. No i chciałem też pozdrowić największego fana Green Racing Team, Szymona Nobiałczyka. Siemanko.